Początki Kieleckiego Muzealnictwa wiążą się chociażby ze zbiorami Akademii Górniczej w XIX wieku, w początkach XIX wieku. Później, w połowie XIX wieku, w Kielcach mieliśmy kolekcję naczelnika powiatu kieleckiego Tomasza Zielińskiego, który przy ulicy Zamkowej w swoim domu zgromadził znakomite zbiory malarstwa, rzemiosła artystycznego. I wreszcie w roku 1908 w Kielcach powstaje oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a Muzeum PTK jest jedną z nierozerwalnych części tegoż oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pierwszym kustoszem Muzeum PTK zostaje Tadeusz Szymon Włoszek, powstaniec styczniowy, który początkowo w siedzibie przy ulicy Wesołej, później przy ulicy Bazarowej, czyli obecnej ulicy Śniadeckich, wreszcie tutaj, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Historii Kielc przy ulicy Leonarda 4, gromadzi różnego rodzaju przedmioty, pamiątki, muzealia świadczące o przeszłości, historii i tradycji Kielc. Zbiory, które znalazły się w roku 1913 w Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w siedzibie przy ulicy Leonarda, stały się później podstawą, która utworzyła najważniejszy trzon zbiorów Muzeum Świętokrzyskiego po II wojnie światowej. Muzeum Historii Kielc, które powstało w roku 2006, a otworzyło swoją stałą wystawę w lutym 2008 roku, jest jak gdyby w prostej linii spadkobiercą tych dawnych tradycji muzealnictwa krajoznawczego, muzealnictwa, które wywodzi swoje początki od kolekcji Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Muzeum Historii Kielc prowadzi działalność ekspozycyjną, a więc poza stałą wystawą historyczną. Organizujemy wystawy czasowe w salach wystaw czasowych na parterze budynku przy ulicy Świętego Leonarda 4. Prowadzimy również działalność wydawniczą, prowadzimy także działalność edukacyjną, działalność oświatową. Organizujemy sesje, konferencje naukowe. Tutaj, w tym budynku, w którym mieścimy się od 2006 roku, w połowie XIX wieku, swoją siedzibę miało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Później, tuż przed I wojną światową, mieściło się Muzeum PTK. Po II wojnie światowej ten budynek był zajmowany przez różnego rodzaju instytucje i dopiero po 2006 roku stał się siedzibą Muzeum Historii Kielc.